Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Mówiłam ostatnio o tym, jacy potrafią być ludzie. Narzekanie i marudzenie stało się naszym sportem narodowym. Wiem, że minął zaledwie tydzień i pewnie nie udało Ci się jeszcze ukończyć wyzwania, o ile w ogóle je rozpocząłeś, ale rozmyślając nad tematem poczułam, że chyba go jednak jeszcze nie wyczerpałam. Dodam tylko, że przechodziłam kiedyś to wezwanie i rozpoczynałam je chyba z miesiąc każdego dnia od nowa. Do dziś nie udało mi się wyzbyć narzekania, choć pozwalam już sobie na nie najczęściej w domu, czym wyprowadzam mojego męża z równowagi. Chciałam Ci dzisiaj pokazać, jak to zmienić. Istnieje pewne narzędzie, które nazywa się filtrami lub sitami Sokratesa. Myślę, że każdy z nas, ja także bez wyjątku, powinniśmy w swoim życiu stosować w każdej naszej wypowiedzi filtry Sokratesa. To zmieniłoby bardzo nasze życie. Posłuchaj. W starożytnej Grecji Sokrates był szanowany przez wszystkich ze względu na swoją mądrość. Opowiada się, że pewnego dnia spotkał znajomego, który tak do niego powiedział: Sokratesie, czy wiesz, co właśnie usłyszałem o jednym z twoich uczniów? Chwileczkę, odpowiedział Sokrates. Zanim mi to powiesz, chcę, abyś poddał się małemu testowi, który nazywam testem trzech filarów. Trzy filary? Dokładnie, kontynuował Sokrates. Zanim opowiesz mi o moim uczniu, przefiltrujmy to, co masz zamiar mi powiedzieć. Pierwszy filtr, filtr prawdy. Czy ustaliłeś ponad wszelką wątpliwość, że to, co chcesz mi powiedzieć, jest prawdą? Nie, powiedział mężczyzna. W rzeczywistości chciałem ci opowiedzieć coś zasłyszanego od innych. Dobrze, powiedział Sokrates, więc nie wiesz, czy jest to prawda, czy nie. Filtr drugi. Dobroci. Czy to, co chcesz mi powiedzieć o moim uczniu, jest rzeczą dobrą? Nie, przeciwnie. Tak więc, kontynuował Sokrates, chcesz mi powiedzieć coś złego o nim, nie będąc pewnym, czy to prawda? Mężczyzna wzruszył ramionami, nieco zakłopotany. Kolej na ostatni filtr, powiedział Sokrates. Filtr trzeci, przydatności. Czy to, co chcesz mi powiedzieć o moim uczniu, będzie mi pomocne? Naprawdę nie sądzę. Dobrze, stwierdził Sokrates. Skoro to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest prawdą, nie jest dobre ani użyteczne, czemu chcesz mi to powiedzieć? Czy to, co mówisz, przepuszczasz w życiu przez trzy sita? Nie sądzę, aby ktokolwiek tak robił. Gdyby każdy tak robił, nie ranilibyśmy słowem, nie byłoby niedomówień, oszczerstw, obgadywania, złości, żalu i wszystkich innych negatywnych emocji, które nami targają, chociaż podczas kłótni. Ile razy wypowiadanych w złości słów nie da się już cofnąć. Niemen w swojej piosence Dziwny jest ten świat śpiewał, a jednak często jest, że człowiek słowem złym zabija tak jak nożem. Doświadczyłeś kiedyś tego? Ile razy mówimy coś, niekoniecznie w złości, a potem przychodzi refleksja. Po co ja to powiedziałem? No właśnie. Czy to będzie dla mnie dobre, prawdziwe i przydatne? Jeśli nie, odpuść sobie. Nie przyniesie to żadnego pożytku nikomu. Nie namawiam też do pójścia w drugą stronę i nie mówienia kompletnie niczego. Jeśli ktoś robi źle, a my nie chcemy być konfidentem i nie chcemy donosić, mówimy, nie chcę się wtrącać. Za ścianą mąż bije żonę albo dzieci, a my udajemy, że jesteśmy głusi. Nie. W takim przypadku należy powiedzieć, bo przejdzie to przez trzecie sito i będzie z pożytkiem dla osób krzywdzonych. Widziałeś zły uczynek? Czyjeś działanie było niezgodne z prawem? Nie miej źle pojętej sprawiedliwości i mów. Przejdzie to bowiem przez pierwsze sito prawdy, bo jest prawdą. Boisz się konsekwencji? Przecież nikomu nie wyrządzasz krzywdy. To jest dobre. A poza tym, kto powinien się bać tutaj konsekwencji? Uważasz, że to, co robi ze swoim życiem twoje dziecko, nie jest dla niego dobre? Powiedz mu to. Być może nie jest to dobre dla niego w twoich oczach, ale jako rodzic masz prawo mu to powiedzieć. Obroni się to, gdyż przejdzie przez filtr drugi dobroci. Nigdy też nie wiesz, jak ludzie odbierają to, co do nich mówimy. Czasem słyszą coś zupełnie innego, ale pamiętaj, jeśli to, co mówisz, jest prawdziwe, dobre i przydatne, wal śmiało. W przeciwnym wypadku zamilcz.
Kurczę, jakie to jest trudne. Ale jeśli choć jeden raz uda Ci się zapanować nad chęcią po prostu wyrzucenia z siebie czegoś, co nie przechodzi przez owe sita, to możesz czuć się wygranym. Pamiętaj, nie od razu Kraków zbudowano i nikt nie jest mistrzem wypowiedzi. Czasem ranimy kogoś, nie mając złych intencji. Ale to już zupełnie inna kwestia. Zatem mów prawdziwie, dobrze i pożytecznie, albo zamilcz. Za dzisiaj dziękuję, zapraszam do komentowania. Do zobaczenia za tydzień.